pierwotnie zwykłe lampy, czyli takie bez soczewki, bez tej listwy LED-owej, typowy, tak to nazwijmy w żargonie, golas, czyli na dwie żarówki halogenowe typu H7 i to wszystko w tej lampie było, a nic tu ciekawego się nie działo. W tej chwili mamy zamontowany projektor biledowy, czyli ta soczewka. To projektor biledowy. Dodatkowo listwa LED u dołu do jazdy dziennej wraz z modułem kierunkowskazu. No i całe wnętrze jest czarne, co faktycznie nadaje temu autu bardziej taki agresywny wygląd.